Moi drodzy, jesteśmy dalej w świątyni Guadalupe, w Bazylice, a za nami jest co relikwie meksykańskiego chłopca, który oddał życie za Jezusa, powiedział, że on się nie wierzy, jak nie. W latach XX wieku, na początku XX wieku w Meksyku było prześladowanie chrześcijan. Wieś się zbuntowała przeciwko masońskiemu rządowi prezydenta, który chciał obalić kościół, zamykał wszystkie kościoły. Ten chłopczyk się dołączył do takiego wojska zwanego Christophes albo coś takiego. I kazano mu się wyszegnąć Jezusa. On powiedział, że tego nie zrobi. Zaczęto go torturować i na końcu zerwano mu z jego pięt skórę, przypalano mu tą skórę, a on powiedział, że tego nie zrobi. Ja życzę sobie i wam tak odwagi oddanie życia za Jezusa. Ja dzisiaj tu jak uklękłem, jak zobaczyłem, że to jest on, to się bardzo mocno zruszyłem. Bo nie jestem godnym rozwiązywać rzemyku. Takim osobom, które sobie potrafią oddać życie za Jezusa, nie jestem godny rozwiązywać rzemyku, bo nie wiem, że sam bym był do tego skłonny. Jezu, proszę Cię, siebie, dla siebie, tych ludzi, którzy oglądają ten filmik, moich braci i sióstr, którzy są po drugiej stronie, którzy będą widzieć ten filmik, o taką samą odwagę. I dla mojej uroczej Karoliny. A taką samą odwagę proszę, żebyśmy potrafili oddać życie za Jezusa. Tak, tutaj możemy Wam pokazać na tej ikonie. Tutaj na ile tutaj widać, ale on jest przedstawiony boso i za nim są takie czerwone ślady stóp. On tutaj też szedł potem z takimi zerwanymi podeskami. Oni go na końcu zastrzelili. Ale ten chłopak pokazuje odwagę. Ja życzę sobie, żebyśmy byli odważni, tak jak błogosławiona Karolina Koskówna, która jest patronką czystości serc w Polsce. Życzę sobie, żebyśmy byli tacymi odważnymi ludźmi, którzy wiedzą, po co są w tym życiu, że wiemy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Nie pozwólmy jej zgubić, dlatego co prezentuje nam ten świat, a przede wszystkim szatan, używając naszej seksualności, pokazując nam fałszywe religie. Wiedzmy o tym, że Jezus jest jedynym Bogiem, Panem i Zbawicielem i Jemu bądźmy wierni aż do końca. Amen.